gościa. Jasnołek, a serce w głowie, 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 a serce
jesteś, tylko jak wiesz. I mamy kolejną bramkę dla Tarnowskich. Jaskółek, rojny razy już się nie pomienimy. Z numerem szoku Kasper Kulbanowski wyprowadza swój zespół na dwugarkowe prowadzenie, a czekamy na odpowiedź wyjścia. Dobra, idę na dół się przebierać. Teraz wy? Śląsk z Legas był. Poważnie? Śląsk z Legiem wylosowali. Wiem, no słyszałem. No i wracamy po krótkiej przerwie technicznej na parkiet Osiru Włochy w Warszawie, gdzie dość niespodziewanie ekipa, która zajęła ostatnie miejsce w lidze, a więc KKN Tarnowskie Jaskółki, prowadzi 2-0 z drużyną z Gdyni, osłabioną poprzez brak czołowego strzelca Dawida Hansena. No i właśnie Tarnów tutaj wydaje się być w tym momencie faworytem do siódmego miejsca. Łukasz, pierwsze tutaj wrażenia z tych kontaktów z piłką. Odstają mocno poziomem te zespoły. 3-0. 3-0, zdecydowanie. Widzimy, że tutaj Tarnów jest stroną przeważającą w tym spotkaniu. Akurat słyszymy Tom Craft muzykę, wcześniej słyszeliśmy Kankana, mogliśmy poczuć się troszeczkę jak we Francji, ale my nadal znajdujemy się Osir Włochy, drodzy Państwo, jesteśmy w środku Polski, w Warszawie, tutaj odbywa się drugi puchar Polski Futsal bez barier. Tarnów 3-0 prowadzi z drużyną Arki Gdynia. Dokładnie tak. No Łukasz, tutaj znakomity słuch, znajomość hitów muzycznych, DJ na marginesie, także nie dziwi nas fakt tego, że jest, ma tak wyczulone receptory słuchowe. Tymczasem Gdynia w ataku, nie widzimy niestety z naszego stanowiska komentatorskiego dokładnie tego fragmentu boiska, natomiast chyba rzut rożny. Tak jest, rzut rożny, aczkolwiek niedokładne zagranie, nadal jest to Gdynianie są przy piłce i zapowiada nam się kontra. Znakomita szansa, była 4-1, wychodzą Tarnowianie i blisko było. No, zaprzepaszczona. Ekipa Polski coraz śmielej poczyna sobie w tym meczu. No i chyba jest coraz bliżej siódmego miejsca. Tutaj doszły nas słuchy w międzyczasie, że w półfinale warszawska Legia zmierzy się ze Śląskiem, więc przepowiedzieliśmy to, przewidzieliśmy składy półfinałowe, więc na pewno emocjonujący mecz nas czeka, chociażby nawet w sferze komentatorskiej, domyślam się. Zdecydowanie, no moje serce gdzieś tam bliżej Śląska-Wrocław, natomiast Łukasz jest fanem Legii, zdecydowanie będzie taki redaktorski dwugłos po naszej stronie. Cieszymy się jeszcze raz. Przypominamy, że jesteś z nami. Szansa kolejna dla Tarnowa. No zaskoczyli dzisiaj. Nie tylko mnie, ale i przede wszystkim przeciwników z Gdyni. Zdecydowanie. Widzieliśmy kolejne strzały na bramkę. Udana interwencja, ale to nadal zespół z Tarnowa przy piłce i w okolicy pola karnego Gdynian. Próbują przeszkadzać zawodnicy w żółtych koszulkach, jednakże nieudolnie. 3-0, drodzy Państwo, jeszcze będzie faul? Nie ma faulu, będzie aut dla zawodników Tarnowa. Nadal jesteśmy na połowie, chociaż nie, drodzy Państwo, sędzia wskazał, że to jednak rzuci. Oj, znakomita sytuacja! Nie trafił jednak reprezentant Trójmiasta. No i tutaj ponownie od bramki wznowi ekipa z Tarnowa. W międzyczasie możemy zapowiedzieć, korzystając z przerwy w grze, możemy zapowiedzieć kolejne mecze. O piąte miejsce zawalczą drużyny Psoni, Team Jarosław oraz podrażnionej tą porażką z Legią drużyny Dogadanki KKN Kielce. Półfinały natomiast, tak jak już Łukasz powiedziałeś, Śląsk-Wrocław z Legią Warszawa oraz mistrz Polski kontra obrońca tytułu, czyli DPS Zamek Opolnica kontra siódemka Ruda Śląska. Zatem bardzo ciekawie zapowiadają nam się te dwa półfinały. Wyrównane de facto też te mecze powinny być.
aczkolwiek na pewno dużo emocji nas czeka. A jeszcze tutaj mamy 2 minuty, drodzy Państwo, do zakończenia pierwszej części spotkania. Nadal 3-0 Tarnów, ale zobaczmy. Zawodnik z Gdyni miał fantastyczną okazję, aby próbować tutaj przedzierać się w kierunku bramki, jednakże... No już myślałem, że tutaj nie zachowa czystego kąta golkiper z Tarnowa, jednak dynamika powrotu do obrony uchroniła ich od straty bramki. Zaglądam w czat, Adam Machoja pisze, pyta, czy nasi po meczu grają z siódemką. Nie, to będzie prawdopodobnie ostatni... Jeden z meczów półfinałowych, najpierw zagramy, jednak jeszcze to spotkanie o 5. miejsce, a w międzyczasie czat poproszę o przywitanie naszego gościa specjalnego, który współkomentuje ze mną i zostanie do końca rozgrywek, tak wciągnął się i bardzo nas to cieszy. Ja zatem witam też i czat, który mam nadzieję, że zaraz wejdziemy w interakcję. Natomiast przed nami jeszcze kilka fantastycznych meczów. Nie ma co się dziwić, bo takie inicjatywy i takie spotkania, takie turnieje wciągają nie tylko zawodników z tego, co widzimy, bo rodzina futbolu bez futsalu, bez barier też ciągle się rozrasta z tego, co wiem. Prawdopodobnie w następnym sezonie nie jedna, a już 2 ligi mogą zaistnieć. Chodzą takie pogłoski. Chodzą takie pogłoski w kuluarach, dokładnie. Więc, drodzy Państwo, no, nie ma co się dziwić. Wciągają dobre inicjatywy, a widząc te rzesze, te ilości osób z uśmiechami na twarzach, ze względu na to, że mogą pograć, pokopać w piłkę, a przede wszystkim spędzić czas razem. Jest to fantastyczny widok. No to jest święto nie tylko sportu, ale i integracji naszych zawodników, którzy zdobywają nowe znajomości. Zresztą patrząc, jak funkcjonuje już nasza kadra, to tutaj absolutnie nie ma złej krwi pomiędzy zawodnikami żadnej z drużyn. 8 sekund do zakończenia pierwszej połowy tego spotkania, a naszym studiu melduje się także nasz niezastąpiony fotograf Marcin Folmer. Jak tam wrażenia, Marcin, po obserwowaniu tych rozgrywek? Witam wszystkich naszych tutaj oglądających i serdecznie pozdrawiamy z Warszawy. Poziom jest bardzo wysoki. W tej chwili zakończyła się pierwsza część spotkania o 7. miejsce, w której drużyna z Tarnowa prowadzi 3-0 z drużyną z Gdyni, ale prędzej był bardzo ciekawy mecz, w którym Kielce przegrały z warszawską Legią, ale mecz był naprawdę wyrównany, mógł się podobać. Sporo sytuacji z obydwu stron. I ostatecznie po losowaniu Legia spotka się z naszym Śląskiem. Także będą emocje. Z nami jest Łukasz, który jest fanem Legii. Także również w studiu komentatorskim będzie tutaj ciekawie, będzie dużo emocji. My czekamy teraz na rozpoczęcie drugiej połowy spotkania o 7. miejsce. Coś chciałbyś dodać, Marcin? Chciałem dodać, że ja tam będąc na dole też słuchałem relacji, bo sobie odpaliłem. I słyszałem, jak kolega zażyczył sobie Śląsk, żeby mecz ze Śląskiem był w półfinale, więc córka tak wylosowała moja. O, to dziękuję w takim razie, dziękuję dla córki, proszę ją uściskać ode mnie, ale widocznie tak miało być i my będziemy świadkami bardzo ciekawego spotkania. My tutaj oczywiście trochę kukrztańców będziemy sobie dawać przy komentowaniu, ale przede wszystkim będziemy się bawić i liczyć na bardzo dobre spotkanie, na dobry mecz. Możemy też zagwarantować, że nic tu nie było ustawiane, po prostu los tak chciał. Tymczasem zespoły zamieniły się już stronami, no i Tarnowianie wracają na parkiet. Chyba troszkę ich za dużo, mam wrażenie. O jednego, ale już to zweryfikowali zawodnicy wraz z trenerem. Zawodnik z numerem 3 powiedział, że chyba rzeczywiście to się nawet zgadza, że jest ich 5 plus bramkarz, więc jeden musi opuścić boisko. Za chwilkę wznowimy, drodzy Państwo, mecz. Rozpocznie nam się druga część spotkania. Tak, zawodnik z 3 odpocznie sobie jak na razie. Dawid Hansen, a więc gwiazda zespołu z Gdyni, pisze, że wspiera swój zespół, liczy, że będą tu jeszcze bramki dla właśnie ekipy z Trójmiasta. Jak to speaker powiedział, Tarnowskie Jaskółki są bliżej 7. miejsca w tym turnieju, a dokładnie 10 minut brakuje, proszę Państwa, tyle do zakończenia tego spotkania. Dopiero co zaczęliśmy drugą część spotkania, zobaczmy, pierwsza okazja za chwilkę dla Tarnowskich Jaskółek na zdobycie bramki w drugiej części spotkania. Będzie rzut rożny.
No i tu się chyba prosiło Łukasz o podanie tam na wolne pole, prawda? Z lewej strony odsłonięty jeden z reprezentantów Tarnowa. Zdecydowanie tak, mógł podawać, miał dużo miejsca, natomiast zawodnik, który zdecydował się na strzał, no, też miał miejsce na strzał, aczkolwiek wiadomo, jego kolega był lepiej ustawiony. Finalnie mamy rzut rożny, który nadal na bramkę mogą zamienić zawodnicy z Tarnowa. To oni są ciągle przy piłce. Kolejne uderzenie, jednak niecelne i od bramki za chwilkę gdynianie. Tak, wznowi piłkę do gry golkiper z Gdyni, a tymczasem mamy zmianę, no i drugiego bramkarza, który pojawia nam się tym razem w polu. Będzie wspierał swój zespół, to także potrafi przynosić rezultaty. No widzieliśmy w meczu Śląska-Wrocław, Zosia Swoboda opuściła swoją pozycję, ależ tutaj zmarnowana sytuacja przez reprezentanta Polski, który miał już okazję w przeszłości zostać powołany do właśnie naszej kadry. A nie, przepraszam, pomyliłem zawodników. To już efekt zmęczenia, proszę mi wybaczyć. Zdarza się, natomiast fakt to jest taki, że... na ten podnoszony ciągle poziom. Tak, natomiast zawodnik zdecydowanie był niezadowolony, drodzy Państwo, ze swoje wykończenia tej sytuacji. Nie ma co się dziwić. Fantastyczna okazja ku temu, żeby zdobyć pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Bramki dla swojej drużyny zaprzepaszczona. Jeszcze 8,5 minuty do zakończenia drugiej części spotkania, do całego meczu de facto, meczu o siódme miejsce w naszym turnieju, drodzy Państwo, ale już tarnowskie jaskółki przy piłce próbują wyprowadzić akcję, jednak zatrzymane od autu tarnowianie. Tak, wracamy do gry, już wznowiona piłka, no na razie wynik nam się nie zmienia, niespełna 8 minut do Poznania, zarówno siódmego, jak i ósmego miejsca w dzisiejszych rozgrywkach. Zobaczmy, no wyjechali z piłką poza linię i to bramkarz drużyny z Gdyni będzie wznawiał. Oj, niebezpieczna zabawa w obronie, a pressing wysoki nakładają tarnowianie. To może skończyć się źle. Widać, że świetnie się czuje w tym spotkaniu. Niemalże wszystko im wychodzi pod bramką przeciwników. Kolejny strzał, bardzo mocny strzał, jednakże po raz kolejny niecelny w tej drugiej części spotkania. Nadal czekamy na bramki. Tak, 3 minuty już prawie minęły. W tym czasie, w trakcie pierwszej połowy, 2 trafienia oglądaliśmy już na rzecz drużyny z Tarnowa, ale ładny teraz dribbling, no i uwalnia się przestrzeń na prawej stronie, troszeczkę jednak za mocne to podanie i Gdynia na spokojnie wznowi sobie z autu. Tak, na chwilkę jednak warto zwrócić uwagę, jak zawodnicy z Tarnowa bardzo wysoko podchodzą i starają się uniemożliwić rozegranie tej piłki zawodnikom z Gdyni. Widzimy, tak jak na załączonym obrazku, muszą ratować się wybiciem tej piłki i to już jaskółki mogą konstruować kolejny atak. Tak, brakuje, mam wrażenie, trochę dynamiki jednak drużynie z Gdyni. Dawid Hansen, który udziela nam się na czacie, gdyby on był dzisiaj obecny, pewnie inaczej wyglądałaby gra tej sympatycznej drużyny. O, teraz znakomite uderzenie, takie podkręcenie zewnętrzną częścią stopy i to z voleja, nietypowe rozegranie. Nie zostanie ta bramka jednak zaliczona. Sędzia wskazuje na rzut wolny i Gdynia wznawia grę. Zatem nadal 3-0, drodzy Państwo, dla jaskółek tarnowskich. Próba bezpośredniego uderzenia na bramkę niecelna i od bramki tarnowianie. Znów dużo przestrzeni mają na skrzydłach, skupiona w środku pola obrona drużyny z Gdyni. Trener dość żywiołowo reaguje, widzimy, podniósł się teraz z ławki rezerwowych, a tarnowianie popisują się ekwilibrystycznymi zagraniami. Tak, tutaj krzyżaczek był w wykonaniu zawodnika tarnowskiego. Chciał w taki sposób zaskoczyć bramkarza drużyny przeciwnej. Jednak zbyt lekko był oddany ten strzał, ale warto zaznaczyć to, co powiedziałeś. Ładnie szukają swoich sfer po bokach boiska zawodnicy z Tarnowa. Jednakże to jest powód tego, że oni po prostu biegają po tym boisku. Oni się ruszają, zmieniają pozycję i niewiele brakowało, żeby kolejny raz mogli skierować piłkę do siatki. Natomiast ewidentnie
patrząc na zawodników jednej i drugiej drużyny, drużynie Jaskółek z Tarnowa o wiele bardziej się chce. Tak, myślę, że już Gdynia może być nieco zrezygnowana tym, że jednak szanse są coraz mniejsze po ich stronie. No i zobaczmy, jak wykorzystają to gracze z Tarnowa, których ambicja sięga wysoko, którzy zajęli ostatnie miejsce w lidze, ale nie chcą sobie na to pozwolić w przypadku pucharu. Piękna to była akcja. Rozklepali, można powiedzieć, defensywę gdyńskiej drużyny zawodnicy Jaskółki. Tym samym zdobyli czwartą bramkę i zobaczmy, jaka szybka odpowiedź od razu, bezpośrednio z środka. I czy uznany jest ten gol? No, jest. System Goal Line Technology wskazuje, że piłka przekroczyła linię bramkową całym obwodem, w związku z czym od środka wznowi drużyna z Tarnowa. Nie pozwolą sobie na zachowanie czystego kąta ci zawodnicy. Niestety dla nich, na szczęście dla widowiska. Dziękuję. Zdradzę, że dokarmiają nas tutaj, dbają o to, żebyśmy nie siedzieli głodni. No i oficjalna weryfikacja przyznaje bramkę dla drużyny z Gdyni, ku uciesze całych trybun, które jednak wspierają te słabszą w dzisiejszym spotkaniu drużyna, ten dribbling no o kilka kroków za daleko. Trzy ponad minuty zostały do zakończenia tego spotkania. Nasze studio również tutaj rozemocjonowane, bo być może zwiastuje nam to jeszcze niepewne rozstrzygnięcie w przypadku tego meczu o siódme miejsce, przypomnijmy. Tak, aczkolwiek ten wynik wydaje się być bezpiecznym. Musieliby tutaj naprawdę ruszyć teraz mocno do ataku zawodnicy z Gdyni. Zobaczmy, kolejny strzał, ale jeszcze jedna okazja. Wyśmienita, pusta bramka, niewiele brakowało, no ale chyba swoją słabszą. Lewą nogą próbował zawodnik z Gdyni, stąd też brak bramki po tej akcji. Nadal 4-1, drodzy Państwo. Tak, no wymagało to ta akcja bardzo szybkiej decyzji. Nie przygotował sobie pozycji do strzału, za to przygotował ją sobie grający z numerem 8 zawodnik z Tarnowa. Znakomite uderzenie z pokaźnego dystansu, siła, precyzja oraz wysokość, na której trudno interweniuje się zarówno nogami, jak i rękami. Zdecydowanie tak, pewny strzał, mocny przy słupku, bramkarz tylko odprowadził wzrokiem piłkę, która wylądowała w siatce. 5-1, już wynik naprawdę robi się spory. Zobaczymy, czy jeszcze w jakiś sposób będą potrafili odpowiedzieć w tym spotkaniu zawodnicy w żółtych koszulkach, zawodnicy z Gdyni. Bardzo aktywnie z numerem 30 w ataku próbuje zawodnik Gdynian. On już kilka razy miał okazję, sam na sam nawet, tak jak ostatnio powiedziałeś, jedna kiwka za daleko, jak jeden most za daleko, można było parafrazować. Natomiast już kilka takich akcji miał w tym spotkaniu. Spójrzmy jeszcze raz. Wydawało się, że to będzie genialna okazja do tego, aby zamienić ją na bramkę. Jednak jedyne, co udało się wywalczyć, to rzut rożny. Okay. Dobra, będziemy mieli po dwa. O, to ja mogę nawet zamienić na to. Jak kolega by chciał, to ja mogę oddać tą bułę. Zobaczymy transakcje wymienne. Zrobimy już może poza kamerami. Natomiast kończymy jeszcze to spotkanie. Tarnów 5-1 prowadzi. No i jest bardzo blisko siódmego miejsca, które na pewno spełni ich ambicje na, tak realnie patrząc na te rozgrywki. Cała ławka rezerwowych złapała się za głowę przed chwilką, gdyż kolejną akcję zmarnowała drużyna z Tarnowa, którą mogłaby zamienić na bramkę, ale zobaczmy, zawodnik z numerem 23 też bardzo aktywny w tym spotkaniu. Próbuje dużo kiwać, strzelać, jednak blokowany ten zawodnik skutecznie przez zawodników Jaskółki Tarnów, więc kolejna akcja. Tak, Tarnowskie Jaskółki, drodzy Państwo. Kolejna akcja, fantastyczne podanie. Genialnie pojawił się tam za obrońcami zawodnik z numerem 6. Został obsłużony przez swojego kolegę i pakuje piłkę do bramki. 6. bramka, drodzy Państwo. Wynik hokejowy. Znakomicie. Rozmawiałem z tymże zawodnikiem jeszcze przed rozpoczęciem Pucharu Polski. Nie był zadowolony z faktu, że w pierwszej turze muszą mierzyć się właśnie z mistrzem Polski, z Zamkiem Opolnica. No to z góry było wiadomo, że poprzeczka będzie ustawiona bardzo wysoka, tymczasem 7. bramka
i mamy spełnione, myślę, że ambicje, bo 8 sekund do końca i właśnie Tarnów będzie za chwilę świętował zwycięstwo w tym spotkaniu. I mamy dwie kolejne bardzo szybkie bramki Tarnowa. Nadal się nie poddają. Widzieliśmy, że próbują do samego końca. Mamy ostatnią syrenę, drodzy Państwo. Zwiastuje nam szaloną radość ekipy z Małopolski. Już poleciały koszulki, już świętują niesamowite emocje, niesamowite przeżycia dla tych zawodników, którzy debiutowali w tym sezonie w futsalu bez barier. No i w lidze nie powiodło się, natomiast Puchar no nie zakończyli na ostatnim miejscu, a w przyszłym sezonie nie mamy wątpliwości, że będą piąć się wyżej. Zdecydowanie, tego życzymy. De facto życzymy tego wszystkim drużynom, wszystkim zawodnikom, żeby się rozwijali, żeby spełniali swoje marzenia i żeby przybliżali się do tych złotych medali na, czy to na boiskach piłkarskich w Polsce, czy to miejmy nadzieję, że niebawem też międzynarodowych turniejach, chociaż tutaj akurat mieliśmy pierwszy międzynarodowy turniej, ale tak jak mówiliśmy, pierwszy, na pewno nie ostatni. Życzymy, drodzy Państwo, kolejnym drużynom również sukcesów.